Rozważamy list do Tymoteusza, drugi list. Już od jakiegoś czasu, pamiętacie, na ten temat tego listu mówiliśmy, zresztą ten sam list mówi za siebie. Apostoł Paweł pisze w tym liście wyraźnie, że Bóg objawił mu, że jego życie dobiega, życie i służba dobiega końca, że jest teraz w więzieniu. I tak jak sam mówi, niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zwróćcie uwagę, że w wielu miejscach jest napisane, że Pan przychodzi do tych, którzy Go miłują. I że ci, którzy Go umiłowali i ci, którzy Go miłują, dla nich przygotowana jest chwała. I apostoł Paweł mówi tutaj, że ta korona sprawiedliwości, ten wieniec będzie dany mnie, ale nie tylko mnie. Dany będzie tym wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Czyli mówi o Kościele oczekującym, Kościele, który cały czas wygląda oblubieńca, cały czas woła razem z Duchem Świętym, jak mówi objawienie, przyjdź, przyjdź, przyjdź Panie Jezu. Tak więc sprawdźmy też i swoje serce, czy jesteśmy ludźmi wyczekującymi, czy w nas jest tęsknota, czy w nas jest pragnienie, aby Jezus powrócił, aby Jezus przyszedł. Ja myślę, że to jest taki też dobry symptom temperatury naszych serc. Jeżeli tamtego brakuje, to módlmy się, aby ta miłość do Pana mogła w nas wzrastać. Apostoł Paweł pisze ten list, pamiętacie, z więzienia. To nie jest już takie więzienie jak za pierwszym razem, gdzie ludzie mogli go tak spokojnie odwiedzać, on mógł głosić Ewangelię, to było mieszkanie, ale to jest więzienie, które jest lochem, mrocznym lochem, wilgotnym lochem, jest tam zimno, Paweł prosi o płaszcz, aby Tymoteusz postarał się mu przynieść, który pozostawił w Troadzie, bo gdzieś w drodze, kiedy udawał się w kolejną podróż, aby głosić Ewangelię, odwiedzić zbór, został pojmany, uwięziony i czeka na sąd, na rozprawę i czeka na to, że to zakończy się śmiercią. Ma też z tego listu, zobaczcie, jest nie tak myśli o sobie, ale myśli o Kościele, myśli o tych, których pozyskał dla Chrystusa. Myśli o tych, którzy stali się Jego współpracownikami, którym On przekazał Ewangelię. A więc w tych ostatnich swoich dniach, tygodniach, może jeszcze miesiącach, nie wiemy dokładnie, jak długo to trwało, ale On myśli o tych, których ma pozostawić. Podobnie, zobaczcie, jak mistrz na krzyżu. Jezus nie myślał o sobie, ale zwracał uwagę na tych, którzy stali pod krzyżem. Tego, który wisiał obok krzyża. A zupełnie inna perspektywa, inne pragnienia, inne myśli wypełniały naszego Pana. Tak samo apostoł Paweł, który pisze wyraźnie, że on starał się i naśladował we wszystkim Chrystusa. On żył to tym, co Jezus do niego mówił. I z tego listu dowiadujemy się, że on zwraca taką uwagę na pewne kwestie w życiu chrześcijanina, w życiu chrześcijańskiego lidera i przywódcy, aby był świadom tego, przez kogo został powołany i do czego został powołany. On wyraźnie mówi o sobie, że jest wysłannikiem Chrystusa z woli Boga, że to nie jest przypadek, że jest tym, kim jest i robi to, co robi, ale on dokładnie wie, co powinien robić, bo Bóg mu to objawił, Bóg mu to zakomunikował i on starał się to czynić wiernie. I wierzę, że każdy z nas jest przez Boga do czegoś określonego powołany. I abyśmy to odkryli, zobaczyli i byli wierni w tym wszystkim, co Bóg nam powierzył. On zwraca uwagę, jak ważna jest wdzięczność. On jest wdzięczny za ludzi, z którymi się spotkał, których pozyskał, którzy są obok niego. Niekoniecznie od razu za liderów, chociaż także, ale też za tych wszystkich, którzy wspierali go w służbie, którzy poprzez nawet swoją obecność, jak Onezyfor, o którym mówi ten list,
On jest wdzięczny Bogu za ludzi. W ogóle wdzięczność jest dobrą cechą i czasami brakuje nam takiej wdzięczności, że się obudziliśmy, że jeszcze możemy chodzić, że możemy przyjść do zboru, że możemy zjeść obiad i tak dalej, i tak dalej. A więc on jest wdzięczny. Po drugie, mówi, zwraca uwagę na czyste sumienie. Mówi, że jest człowiekiem, który służy Bogu z czystym sumieniem, ale też służy Bogu w modlitwach. I wielokrotnie w listach możecie zobaczyć, możemy przeczytać, że on modli się o ten zbór, modli się o pojedyncze osoby. Mówi, chrześcijanin, lider, chrześcijanin jest człowiekiem modlitwy. Człowiekiem, który woła do Boga o różne osoby, różne sprawy, aby Bóg wkroczył i dał pomoc. Też zwraca uwagę, jak ważne jest, aby każdy chrześcijanin, każdy lider rozniecił dar łaski, który ma od Boga. A więc o tym wszystkim on pisze Tymoteuszowi, że ma pamiętać, jakiego ducha otrzymał, żeby się nie bał wypełnić swojego zadania, które Bóg przed nim położył. Słuchajcie, zadanie zawsze będzie nas przewyższać. I w zadaniu, które Bóg nam daje, ono zawsze nas przewyższa, abyśmy nie na sobie polegali, ale na Bogu, który nam daje zadanie do wykonania. Czytamy, też studiujemy Księgę Estery. Zwróćcie uwagę, że zadanie było ogromne. Ona musiała de facto zgodzić się, że może stracić życie. Zadanie było ogromne, trzeba ratować ludzi. A więc idź do króla. I ona zrobiła krok wiary, mogła stracić życie. Nie ma błogosławieństwa, nie będziemy odbierać od Boga rzeczy, jeżeli nie będziemy gotowi zrobić kroków wiary, postawić na Boga i oczekiwać, że to On wkroczy i da pomoc, rozwiąże sytuację. Błogosławieństwo przychodzi z ceną. Wiara zawsze robi coś, co... gdzie jakby człowiek nie widzi możliwości, w sobie nie dostrzega i nie jest w stanie dostrzec. Ale to jest właśnie wiara, że nie polegamy na sobie, ale polegamy na Bogu, który nas wzywa do działania. Mówi, aby się nie wstydził Jezusa, aby cierpiał dla Jezusa, aby wzorował się na dobrej nauce, czyli na tej nauce apostolskiej, na tych standardach duchowych, tak, aby imię Pana było w jego życiu wywyższone. Później pamiętacie, rysuje ten obraz, że ten lider jest jak, przyrównuje tego Bożego lidera i do nauczyciela, i do żołnierza, który także musi cierpieć, musi się poddać pod przywództwo, które ma nad sobą. A tu chodzi o to, że jesteśmy poddani temu, który nas powołuje do królestwa. Do życia z sobą. Jest jak zapaśnik, który ma prawidłowo walczyć. Jest jak rolnik, który ma ciężko pracować, ale z drugiej strony ma oczekiwać, że to Bóg wykona tą trudniejszą rzecz, da słońce i deszcz i sprawi, że to ziarno, które jest posiane, będzie rosło i wyda owoce. Ma być rzetelnym, wypróbowanym, godnym pracownikiem. A więc takie wspaniałe rady dla liderów, ale także dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób są liderami, bo lider to jest człowiek, który ma ciągle wpływ na innych ludzi, a każdy z nas ma wpływ na ludzi. Każdy z nas. W naszym domu, w naszej pracy ludzie patrzą i widzą. Zresztą Jezus o tym wyraźnie mówi, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą. Tak? To wyraźnie pokazuje, że albo nasze życie jest takim dobrym wzorem, zachętą dla innych, albo no niestety nie jest. W każdym razie on mówi o tym. Jesteśmy jak naczynie. Jeżeli tylko zachowamy siebie czystymi, Bóg jest w stanie napełnić nas dobrymi rzeczami. Jesteśmy sługami, tak jak Jezus. On to wszystko rysuje, maluje, dlatego że doprowadza nas do takiego punktu, do trzeciego rozdziału, w którym mówi, że czasy ostateczne są bardzo złe. A więc bądź tym człowiekiem. Zwracaj uwagę na te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. Bądź takim człowiekiem.
Bądź takim sługą, wejdź w te, korzystaj z tych wzorców, aby być takim sługą, jak te siedem obrazów, o których mówiłem. Dlaczego? Dlatego, że czasy są złe. I powiedzieliśmy, że te złe czasy to jest taka agresywna trudność albo atakująca agresywność w tym, co jest złe. I to zło będzie coraz większe. Będzie się pomnażać. Nie będzie praktycznie, wszelkie normy będą niszczone, burzone. I powiedzieliśmy, żeby w tych złych czasach, kiedy ludzie będą tak bardzo źli, a nawet w Kościele będą ludzie, którzy będą zachowywać pewien pozór pobożności, ale nie będą ludźmi pobożnymi. To jest tak, jak Jezus mówi do faryzeuszy, jesteście jak groby pobielane. Albo jak Jezus mówi do arcykapłana, ściano pobielana. Co to znaczy? To pobielenie ma oznaczać, że on niby jest w porządku, ale tam jak zdrapiesz tą biel, okaże się, że to jest wszystko brudne i nieczyste. Ten grób, ten wzór, groby pobielane, ładnie to wygląda, ale tam jest śmierć. Tam są kości. Mają pozór, ale nie mają mocy. Nie żyją pobożnie. Może mówią pewne pobożne rzeczy, słowa, ale nie żyją pobożnie. I jeszcze na koniec, może nie dzisiaj, chcę powiedzieć, co jest siłą i mocą Twojej i mojej pobożności. Bo on o tym pisze. Właśnie w tym i w swoim pierwszym liście. A więc dlatego, że czasy są tak złe, tak niedobre, mówi, zwracaj uwagę na mnie, na tego, który jest naśladowcą Chrystusa. Inaczej mówiąc, daje taką dobrą radę dla nas wszystkich chrześcijan. Nie patrz na bezbożnych. Nie szukaj, czy nie wzoruj się na ich bezbożności, zuchwałości, na ich takiej bezmyślności, a dosłownie głupocie. Dlaczego mówię głupocie? Bo głupotą jest to, kiedy ktoś odrzuca to, co jest czyste i prawe i dobre, a obiera zło. To jest głupota. Mówi, nie wzoruj się na tym, ale patrz na mnie, na tego, który naśladuje Chrystusa, który idzie, szukaj ludzi takich, którzy swoim życiem pokazują żywą swoją wiarę, że oni są... Wiecie, spotkanie takich ludzi, czy kiedy obserwujemy takich ludzi wiary, którzy gotowi są życie stracić, daje nam zachętę, prawda? Mówimy, skoro on wytrwał, skoro on może, to ja też. Ja też chcę być takim jak on. Oczywiście, że mamy niedościgniony wzór samego Pana Jezusa Chrystusa, ale Paweł też mówi tutaj o sobie jako o wzorze i też zachęca nas do patrzenia na takich ludzi. Poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. A więc miejmy, patrzmy. Wiecie, przebywanie... Ja mówiłem ostatnio o tych wronach, nie? Że jak wejdziesz między wrony, kraczesz jak one. Jeżeli jesteś pomiędzy ludźmi, którzy ciągle są defetystami, nie mają wiary, ciągle jest nie tak, będziesz za chwilę myślał i mówił tak jak oni. A więc nie szukaj towarzystwa i nie szukaj ludzi, którzy będą ściągać twoją wiarę na dół. Ale szukajmy takiego towarzystwa, bądźmy wśród takich ludzi, z którymi będziesz rozmawiał i twoja wiara będzie podnoszona, budowana. Będziesz jakby, będzie ci czynione wyzwanie, mówisz, o, ależ mi jeszcze brakuje. Taki, będziesz się czasami może czuł zawstydzony, ale zmobilizowany, aby więcej ufać Bogu i Bożemu Słowu. Prawda? Jak ważny, słuchajcie, mamy niesamowity wpływ jedni na drugich. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Głupi, w cudzysłowie, głupi uśmiech. To jest przenośne. Wiecie, czyli chcę powiedzieć taki, albo inaczej, prosty uśmiech, zwykły uśmiech może kogoś podnieść, a brak tego uśmiechu, brak takiego, wiecie, powoduje, że gdzieś tam upada serce i myśli, o, co jest nie tak? On chyba mnie nie lubi. Nie? Prosta rzecz, jak ma niesamowity wpływ na nasze życie, na nasze relacje. A więc, moi drodzy, też nie czekajmy, ale też wychodźmy
z takimi prostymi rzeczami. Otaczajmy się ludźmi, którzy będą budować i zachęcać nas w naszej wierze. I o tym mówiliśmy w ostatnim czasie. A teraz chcę iść krok dalej, bo apostoł Paweł tam pisze dalej, nie tylko dając przykład siebie, ale mówi dalej o pewnych rzeczach w tym drugim liście. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś, czego jesteś pewny, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży, u nas tutaj jest powiedziane, był doskonały, tego nie ma w tekście, aby człowiek Boży był do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dwie rzeczy tutaj są, ale zanim do tych dwóch rzeczy dojdę, chcę jeszcze przeczytać dwa fragmenty z psalmów, dlatego że on to pisze w tym kontekście, czasy są agresywnie złe. Bezbożność jest coraz większa. Nie patrz na to, co jest bezbożne. Nie wzoruj się na ludziach aroganckich, pysznych, zuchwałych, którzy nie zwracają na prawa Boże uwagi. Ale bądź wpatrzony na Chrystusa, tych, którzy Go naśladują i z tego czerp siłę, aby być w porządku przed Bogiem, aby się ostać w tym wszystkim. W psalmie 12, wierszu 9 jest napisane, bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. To jest dobry, bardzo dobry opis tego, tych czasów, w których żyjemy. Dalej jest napisane, bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. Zwróćcie uwagę, że ci bezbożni, oni się chodzą, ta podłość, ta nieczystość się podnosi, ale oni na tym nie poprzestają. Oni jak łucznik napinają łuk i atakują prawych ludzi. Chcą ich zniszczyć, chcą ich zdyskredytować, chcą ich ośmieszyć, chcą, żeby zrezygnowali z prawości. Żeby zrezygnowali z tego, co jest szlachetne i co jest dobre, żeby się upodobnili do nich. W psalmie 11, wierszu 2 i 3 Dawid tak mówi, kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Zwróćcie uwagę, diabeł robi wszystko, żeby fundamenty twoim i moim życiu zostały zburzone. Żeby ten fundament Chrystus został naruszony, żeby fundament Bożego Słowa został naruszony. I tu jest napisane, kiedy będą zburzone też podstawy tego, co jest uznawane było i jest czyste i prawe i dobre, kiedy to zostanie usunięte, to gdzie się podzieje w tym wszystkim człowiek sprawiedliwy i prawy? Gdzie się będzie mógł odwołać? Gdzie będzie mógł szukać sprawiedliwości, skoro nawet fundamenty będą zburzone. Ale dalej tam jest piękne zapewnienie w tym psalmie, że na tronie w swoim przybytku ciągle jest Pan. Halleluja. I chociaż oni będą burzyć i niszczyć, to ten, który jest na tronie, on to widzi. I do Niego to należy ostatnie zdanie. Ja chciałbym to słowo w tym kontekście przeczytać z psalmu 11, żebyśmy to, bo to daje takie duże pocieszenie, że nie kończy się na tym, cóż pocznie sprawiedliwy, bo jest ktoś jeszcze ponad tym wszystkim. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Psalm 11, wiersz 3. I dalej pisze, Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie. Oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego
i bezbożnego. A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest ich udziałem. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą Jego oblicze. Jest nagroda dla prawych. Jest nagroda dla tych, którzy nie dadzą się skorumpować złu. Będą oglądać oblicze Pana. Będą w Jego obecności. Pamiętacie, co Jezus mówił w kazaniu na górze? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Jest nagroda dla tych, którzy nie dadzą się temu, tej bezbożności i temu wszystkiemu, co Pismo nazywa bezbożnością, złem i coś, co jest niegodne Boga. I teraz on mówi tak, patrz, bierz wzór z tych, którzy w tym wszystkim są prawi, tak jak ja. Ale też tutaj druga rzecz mówi, trwaj w tym, co już poznałeś, czego się nauczyłeś. Inaczej mówiąc, dobrze jest wracać pamięcią, przypominać sobie, co Bóg już mi pokazał, co mi objawił, czego się nauczyłem z Bożego Słowa. Wiecie, czasami lata mijają i my się ciągle nie umiemy nauczyć czasami podstawowych lekcji. Niestety tak jest. Ciągle przyłapujemy się, że za mało w nas wdzięczności, za mało w nas chwały dla Boga, że ciągle nas trzeba jakby na nowo ustawiać, bo sytuacja, bo życie, tak to już jest. Dlatego też Pismo mówi, odnawiajcie się w duchu waszego umysłu. Przemieniajcie się w waszym umyśle, a ciągle przypominajcie sobie to, czego się nauczyliście się, co już odebraliście z Bożego Słowa. Nauczyłeś się i Bóg nauczył cię, że powinieneś się modlić, to się módl codziennie, że powinieneś czytać Boże Słowo, to są te fundamentalne, podstawowe prawdy, ale czy my je zachowujemy? Czy to, że mam być wierny w różnych rzeczach i wyraźnie Pismo mówi, czy w naszej ofiarności, w naszych dziesięcinach, w naszym uwielbieniu Boga, w naszej chwale, czy ja to robię? Trwaj w tym, czego się nauczyłeś, czego jesteś pewny, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Trwaj w tym. Czy czasami najtrudniejszą rzeczą jest trwać. Kiedy jakby nic się nie zmienia, po prostu trwamy, pozostajemy, nie ma wielkich cudów, nie wiadomo co, po prostu z dnia na dzień. A Bóg mówi, trwaj. Pamiętacie pierwszy zbór? O pierwszym zborze jest napisane, oni trwali. W czym? W czym pamiętacie? W czterech rzeczach. W nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w koinonii społeczności i w modlitwach. Cztery rzeczy. Oni trwali. Wiecie, kiedy jest ekscytacja, jest wydarzenie, organizujemy gwiazdkową niespodziankę, cały zbór się mobilizuje, jest taka, no, wspaniałe to było przeżycie. Ja w każdym razie frunąłem samochodem do domu. Trochę żeśmy się trzymali drogi. Radość wypełniała serca, nie? Przeżywaliśmy to. Ale nie zawsze jest gwiazdkowa niespodzianka, nie zawsze jest jakieś ekstra wydarzenie. Po prostu trzeba wiernie trwać, aby Kościół mógł posuwać się do przodu. Aby się nie poddać pewnej rutynie czy znudzeniu. Po prostu trwaj. A przyjdzie moment nagrody za wierność, za oddanie, za to, że trzymasz się prawdy Bożego Słowa, za to, że trzymasz się tych Bożych standardów Bożego Słowa. Trwaj! Aż przyjdzie w pewnym momencie nagroda od Boga. Niekoniecznie tutaj, od razu, ale na pewno jest tam. I ona jest tak samo realna, jak my siebie teraz widzimy. Chwała, korona, to wszystko jest. O tym Słowo Boże mówi. Pamiętacie, tutaj był ten brat Hanan i on powiedział taką ciekawą rzecz. To jest takie trwanie w walce, kiedy mówił z listu do Filipian, stójcie w duchu jedności.
I on mówi, to słowo stójcie jest terminem wojskowym. Jak wartownik stojący na warcie, nie możesz zasnąć. Chce ci się spać. Czekasz, kiedy już w końcu będzie zmiana warty. Jesteś znużony. A tam jest napisane, stójcie, czyli chrońcie, pilnujcie, nie pozwólcie, aby wróg spowodował, że ta wartownia, to miejsce, to, czego pilnujecie, zostało ukradzione wam. A więc chrońcie, on tam mówił w tym momencie o jedności, czuwajcie i chrońcie tego. A to wymaga, pomimo, że jestem w miejscu, że trwam, że się nie ruszam, że pilnuję, że jestem skoncentrowany. Wymaga wiele wysiłku. Ale to powoduje, że wróg nie może nas zaskoczyć. I on tam mówi taką historię z bitwy pod Waterloo. Kiedy głównodowodzący wojsk przeciwko Napoleonowi Wellington, kiedy posyłał jeden z oddziałów do niego, przyśli nam pomoc, bo jest niesamowity napór na nas i nie damy rady. Albo on mówi, nie, macie tam zostać. Mówi, pozwól nam, posłali znowu kolejny raz, pozwól nam wycofać się. Nie, wy tam macie trwać. Bo to miejsce było takim kluczowym w całej walce, która się toczyła. Gdyby oni się zawiedli, wycofali, zrezygnowali, poddali, to byłaby przegrana bitwa. Napoleon by wygrał. I mówi, wiecie, niesamowicie mnie to dotknęło. Wiecie, jak to się skończyło? On im do samego końca kilkakrotnie wysyłali. Już nie damy rady. Pozwól nam się wycofać. Bitwa została wygrana, dlatego że wróg musiał cały czas koncentrować tam pewne siły i to osłabiało całą armię Napoleona. Ale ta placówka została obroniona, tylko żaden z żołnierzy nie przeżył. Wszyscy oddali życie. A więc trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Stój wiernie, trzymaj to, co masz. To jest druga rzecz, bo są złe czasy. Bo będą zburzone podstawy sprawiedliwości. Bo bezbożność będzie się podnosić. Ale ty masz trzymać się tej nauki, tej prawdy Bożego Słowa. I później mówi kolejną bardzo ważną rzecz, która pozwoli nam przetrwać. Ciągle patrz i czerp, jak ze studni życia, świeżą wodę Bożego Słowa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Dosłownie całe Pismo jest tchnące Bogiem. Kiedy bierzemy Boże Słowo, kiedy nasz duch i serce jest otwarte przed Panem, to Boża moc, to życie, które jest w Bożym Słowie, prawda Bożego Słowa, rozjaśnia nasze umysły, napełnia nasze serce, naszego ducha mocą i życiem, które jest w Bożym Słowie. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. Są duchem i życiem. To wiecie, dlatego jest taka walka o to, żebyśmy nie mieli zbyt częstego kontaktu z Bożym Słowem, bo to Słowo oczyszcza mój umysł, naprawia moje myślenie, na Boże myślenie. Ono jest codziennym moim duchowym pokarmem, nie samym chlebem. Żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga żywego. A więc, Tymoteuszu, ty już od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Właściwie masz takie dobre dziedzictwo duchowe w swoim domu, w swojej rodzinie. Nie wszyscy go mają. Twoja babka była wierząca, twoja mama jest wierząca. No i on się już wierzący urodził. Oczywiście, że nie. Ale wiecie, to duchowe dziedzictwo ma na nas wpływ. Ma na nas wpływ. Tak jak zły przykład w domu ma wpływ, grzech ma wpływ, jeżeli jest w domu, prawda? Tak i to dobro ma wpływ. Oczywiście, że Tymoteusz musiał dokonać wyboru, osobistego wyboru.
I mówi tutaj tak, od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Zwróćcie uwagę, mogą cię obdarzyć. Bo ciągle my jako odbiorcy mamy wpływ, czy obdarzą mnie, czy przyjmę tą mądrość Bożego Słowa, uwierzę Bożemu Słowu, zaufam Bożemu Słowu, czy też nie. Ale kiedy zaufam, kiedy pójdę za prawdą Bożego Słowa, ono udzieli mi mądrości i będę zbawiony. Bo Słowo Boże mówi mi o Chrystusie. Słowo Boże mówi mi o Bogu, który mnie miłuje. Słowo Boże mówi o Bogu, który mnie odkupił w Jezusie Chrystusie. Że jestem zbawiony nie przez własne uczynki, własną sprawiedliwość, bo jej nikt nie ma, ale przez sprawiedliwość Chrystusa i dzieło Chrystusa na krzyżu Golgoty. A więc ono udzieli, da ci mądrości ku zbawieniu, które jest przez wiarę w Jezusa. Tymoteuszu, a więc bądź też człowiekiem, który patrzy i naśladuje dobrych rzeczy, trwaj w tym, co już zrozumiałeś, ale też cały czas czerp ze studni, ze źródła czystego Bożego Słowa. To jest niesamowite, że Bóg ożywia nas przez Słowo, nie? Że była śmierć i nagle Słowo Pana dotarło do nas, do naszych serc i nagle ożywiło nas. Nagle zobaczyliśmy, że Bóg jest realny, Bóg jest żywy i zdecydowaliśmy się iść za Bogiem. Tak więc Pismo nie działa w sposób automatyczny. Ono może, ale nie musi. Ono obdarzy mądrością ku zbawieniu, będzie tym całym błogosławieństwem, a więc będzie pożyteczne dla nas do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości tylko wtedy, kiedy będziemy temu Słowu ufać, wierzyć, zrozumiemy je, pozwolimy, żeby Duch Święty nam objawił to Słowo, nauczył nas, a później uwierzymy i uchwycimy się i będziemy trzymać się prawdy Bożego Słowa. A ilekroć będziemy gdzieś tam próbowali odejść, to ciągle to Słowo, jeżeli tylko będziemy mieli z Nim kontakt, ono będzie nas korygować. Ale ciągle ja muszę chcieć być korygowanym przez Słowo. Możemy uciekać, możemy się nie zgadzać, możemy to Słowo lekceważyć, już nawet jako wierzący ludzie. Bo może ktoś powiedzieć, no to już dzisiaj nie, tak nie można myśleć. To kiedyś tak dawno myślano, ale dzisiaj czasy się zmieniły. Co do niektórych rzeczy się zmieniły, ale to wyraźnie możemy zobaczyć w Bożym Słowie. Ale są rzeczy, których nie możemy ze szkodą dla siebie zmieniać. Tak więc trwaj, ale też cały czas patrz na Boże Słowo, miej z Nim społeczność. To Słowo jest natchnione przez Boga, ono jest nieomylne, ono mówi prawdę. Wszystko możemy zobaczyć, że Bóg dokonał przez moc swojego Słowa. Stworzył ten świat, ale też dał nam nowe życie przez Słowo. Ożywił nas przez Słowo. I co najmniej dwukrotnie Piotr i apostoł Jakub mówią, że zrodzeni zostaliśmy z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże do nowego życia. Wiecie, dla mnie to jest zawsze poruszające, jak słucham różnych świadectw, jak ludzie czasami dziwne świadectwa mówią. Czytałem o takim świadectwie, że ktoś sobie idzie w taką pluchę, deszcz pada, dziurawy ma but. I patrzę, jakaś leży coś, kawałek papieru taki, to wziął, to zwinął, to jeszcze bardziej włożył, zatkał sobie tą dziurę w tym bucie, żeby jakoś mógł iść dalej. Wraca, przychodzi do domu, chce te buty suszyć, wyciąga ten papier, a tam jest traktat mówiący, że Bóg go kocha, że Chrystus za niego umarł. Fragmenty Bożego Słowa. I on nawraca się.
Powiem wam, jak niesamowite rzeczy, dziwne rzeczy są posiane. Gdzieś tam ktoś to wyrzucił, ten traktat, wzgardził Bożym Słowem. Ale ktoś inny wziął. Otworzył i Duch Boży zaczął go dotykać przez Słowo. Ja inną historię czytałem. Człowiek posłał do sklepu swojego syna, mówi, idź kup mi tam jakieś rzeczy, potrzebuje cygara czy coś. Idzie do sklepu, a ten sprzedawca ma tam jakieś kartki papieru, targa to i zawija mu te cygara, daje, on przychodzi do domu, daje ojcu i tam napisane jest, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wiecie, on sobie wziął Biblię i kartki z Biblii targał jako papier opakunkowy. On zgardził tym słowem. A ten, który to kupił te cygara, otwiera i patrzy i czyta, wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Poszedł znowu do sklepu. Ten znowu zapakował coś tam do tego papieru. Syn przychodzi, daje mu, otwiera znowu, a tam pisze, krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kiedy czytał pierwsze słowo, Duch Boży zaczął go osądzać, Duch Boży zaczął do niego przemawiać, on zaczął czuć się winny, że jest winny przed Bogiem, mówi, ale jakie jest rozwiązanie? Ale za drugim razem przeczytał kartkę, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. I oddał życie Bogu. Weź słowo. Kiedy Bóg posyła słowo, dlatego, Tymoteuszu, czasy są złe, ale masz broń, masz wyposażenie. Wiedz, że Bóg dał ci słowo, a ty trzymaj się go. Trzymaj się jego nauki, korekty. Stosuj się, pozwól się temu Bożemu słowu przemieniać, wychowywać, abyś był człowiekiem Bożym przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła. Aby Bóg mógł w twoim i w moim życiu, przez twoje życie wykonać to, co zamierzył, najlepszego dla ciebie i dla mnie. Bóg daje słowo. Kochani, czasami chrześcijanie są tak przesiąknięci słowem, tylko pytanie jest, co my z nim robimy? Czy pozwalamy temu słowu w nas wzrastać i żyjemy tym słowem i według tego słowa, czy też nie? Bo można się przyglądać w lustrze Bożego Słowa codziennie. I nic. I można ponieść porażkę. Bo nie będziemy gotowi, aby Słowo Pana nas zmieniało. Ale jeżeli pozwolimy, one cię mogą obdarzyć mądrością, ale musisz na to pozwolić i tego chcieć. Ale jeżeli pozwolisz i będziesz chciał, obdarzą cię mądrością, dadzą ci siłę i moc, dadzą ci wyraźną wskazówkę. Oto modlili się w zborze w Antiochii, Duch Święty rzekł słowo, odłączcie mi Barnabę i Saula. Przyszło słowo. Eliasza doszło słowo. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od słowa. Bożego słowa. Bożego Słowa. Kochani, my dzisiaj potrzebujemy tego wieczoru Słowa do nas, do naszych serc. Powiedz, Panie, powiedz do mnie Słowo. No, pastor mówi już 30 minut, 35 może jakieś Słowo, coś dotarło. Ale wiecie, chodzi mi o coś, że też Bóg chce coś nam komunikować osobiście. Coś osobiście. Na coś, żebyśmy zwrócili uwagę w naszym życiu. Słowa pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Ono jest jak młot kruszący skałę. A więc pozwólmy Bożemu Słowu przemieniać nasze życie dzień po dniu, oczyszczać nasze życie, nasze myślenie. Wiecie, Biblia mówi, czy Słowo Boże uczy nas, żebyśmy byli jak to Słowo. Myśleli, uważali,
tak jak mówi Boże Słowo. Jaki jest cel? Człowiek Boży, wykształtować człowieka Bożego, gotowego do wszelkiego dobrego dzieła. Aby człowiek Boży, piękne stwierdzenie, człowiek Boży. Popatrzcie, Biblia mówi wiele dobrych rzeczy o nas. Że jesteś ożywiony z Chrystusem. Że jesteś zbudzony do nowego życia w Chrystusie. Że jesteś posadzony w Chrystusie w okręgach niebieskich. Tak? Że zostałeś ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. I wiele, wiele innych rzeczy. Bóg czyni, oznajmia o nas dobre rzeczy. Jakże często jesteśmy okradzeni z tego. I nie widzimy tego. Ale Bóg chce, żebyśmy się podnieśli, nauczyli, przyjęli prawdę Bożego Słowa o nas. Człowieku Boży. Jesteś człowiekiem Bożym, mężczyzną Bożym, niewiastą Bożą. Jeśli jesteś w Chrystusie, takim jesteś. Abyś się stał i ten człowiek Boży był, wzrastał, i aby było widać to podobieństwo. W 1 Tymoteusza 6:11-14 Paweł mówi właśnie też tam do człowieka Bożego. A ty, człowiecze Boży, zmierzaj. Ja to przeczytam. 6:11-14. A ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Tam jest mowa o miłości do pieniędzy. Unikaj tego. A zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, człowiecze Boży, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Człowieku Boży. Tak więc, dlatego, że są złe czasy, nie jesteśmy sami. Mamy wyposażenie. Mamy wzór w Chrystusie, w ludziach, którzy trzymają się Bożych dróg i są zachętą. Mamy trwać tego, co już Bóg dał nam poznać, trzymać się tego. A z drugiej strony mamy pozwalać cały czas Bożemu Słowu nas wychowywać, korygować, nauczać, abyśmy byli ludźmi Bożymi, którzy wykonają wszystko to, każde dobre dzieło, które jest przygotowane, które Bóg przygotował, abyśmy je uczynili w naszym życiu. Będziemy się modlić. Czy jesteśmy gotowi się modlić i prosić: Panie Duchu Święty, wykształtuj we mnie tego Bożego człowieka, gotowego do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowanego. Pomóż mi, abym nie uciekał od tego karcenia słowa w moim życiu, ale też, żebym nie lekceważył zachęty tego, czego uczy mnie słowo. Czy chcemy się modlić? Aby to było naszym udziałem, abyśmy tego pilnowali. Powstańmy, aby się modlić. Zachęcam was, moi drodzy, abyśmy otwierali nasze serca i usta, choćby w dwóch, trzech zdaniach. Wzywaj imienia Pana. Powiedz Panu, czego oczekujesz, czy pragniesz, żeby Jego Słowo mocno dotykało i przenikało twoje serce, ta prawda Bożego Słowa. Chciejmy przez chwilę na tym się skoncentrować, abyśmy byli tymi, którzy
którzy w tym złym czasie zachowują przykazanie, zachowują Jego naukę. Panie, tak dziękuję Ci za Twoje słowo. Tak dziękuję Ci, że był czas, kiedy to słowo przeniknęło moje serce, mój umysł. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że rozświetliłeś prawdę Bożego Słowa w moim życiu. I teraz modlę się tutaj przed obliczem Twoim, Panie, abyś dotykał dalej mocą swego słowa mojego życia. Potrzebuję Twojej przemiany dzień po dniu, Twojej korekty, Twojej zachęty, Twojego wzmocnienia, Panie. Tak modlę się, aby słowo Twoje cały czas miało pełne prawo w moim życiu, moc w moim życiu. Proszę Cię, Duchu Święty, używaj tego młota kruszącego skały w moim sercu, abym mógł, Panie, być w miejscu, w którym Ty chcesz mnie widzieć i wykonać wszystko, co Ty postanowiłeś wobec mojego życia. Tak proszę Cię o to w imieniu Jezusa, Ojcze. I modlę się o cały nasz zbór, Panie. W imieniu Jezusa.